Welas. W tym przypadku tutaj to jest działka 8-hektarowa. Klasa gleby, ja nigdy nie lubię mówić, że gleba jest zła, po prostu jest niskiej klasy bonitacyjnej. Tutaj mamy do czynienia z piątą, szóstą klasą, miejscami może jest 4B. Nic lepszego tutaj nie ma, 4A nie ma ani metra kwadratowego. Kukurydza w tym stanowisku uprawiana jest w tym sezonie 8. rok z rzędu, co roku jest uprawiana na ziarno, co roku jest przeorywana słoma, te ponad 20 ton słomy co roku jest to mulczerowane, co roku jest ta słoma traktowana wapnem, czy to w postaci wapna węglanowego z takiego sypanego, czy to w postaci kredy, ale zawsze co roku jest. Obsada tutaj zachowana jest 85 000 nasion na hektarze i widzimy, że przy takiej glebie warto byłoby na tej odmianie troszeczkę tą obsadę zmniejszyć nawet do 80 000 albo i nawet do 75 000. Dlaczego? Dlatego, że Welas charakteryzuje się tym, że jest to odmiana, która ma kolbę w typie flex. Co to znaczy? Kolba w typie flex to znaczy to, że ona szczyt nigdy nie będzie miała w pełni wypełniony. Zawsze im lepsze stanowisko, im lepsze warunki glebowe, tym ta kolba będzie wypełniona bardziej. I aby na takim stanowisku, gdzie to jednak to podglebie jest gorszej jakości, żeby ta kolba była jak najbardziej wypełniona, to trzeba wtedy faktycznie tutaj ograniczyć troszeczkę tą obsadę. Na tym stanowisku widać, że ta odmiana zachowuje się rewelacyjnie. Nie mamy tutaj problemu z omacnicą, ale to też dlatego, że w tym gospodarstwie walczy się z omacnicą rok w rok. Jest tutaj ta kukurydza uprawiana na orce, czyli też nie ma tutaj systemu bezorkowej uprawy i też powiem dlaczego. Dlatego też, że zauważyłem, że w sytuacji bezorkowej uprawy dużo większy problem jest wiosną z ptakami migrującymi, które przylatują sobie na żer w postaci tych starych kawałków kolb z poprzedniego sezonu. W tej sytuacji, w tym miejscu tego nie ma. Trochę więcej na temat Welasa. Słuchajcie, odmiana FAO 230-240. No ktoś by powiedział, że dosyć późna, ale ja wychodzę z założenia, że jeżeli nauczyliśmy się uprawiać kukurydzę z FAO 210-220, to kolejnym levelem, kolejnym krokiem jest oczywiście walka o plon, a tutaj między innymi jednym ze sposobów walki o plon jest wybór troszeczkę późniejszego FAO. Z przypadku Welasa to wcale nie jest przypadkowy wybór, ponieważ zwróćcie uwagę, że te liście okrywowe na kolbie, one są lekkie, FAO 230-240, tak jak powiedziałem. Niemniej jednak liście się nie trzymają mocno kolby. Tutaj ta kolba będzie bardzo fajnie oddawała wodę. Kolejna istotna rzecz, to jest to też ta rzecz, którą wspominałem wcześniej odnośnie kukurydzy i uprawy kukurydzy na słabych glebach. Nie idźmy tą drogą, że kukurydza ziarnowa musi być niska. Na słabej ziemi ona nie może być niska, ona musi mieć masę rośliny, aby była w stanie wygenerować odpowiedniej jakości, odpowiedniej wysokości plon. Musi mieć fotosyntezę, musi mieć masę. Także idźmy w te odmiany dualowe, ziarnowo-kiszonkowe, one będą w stanie faktycznie taki nam plon wygenerować. Tak jak widzimy tutaj Welas, słuchajcie, w Niemczech, dla niemieckich rolników jest to wręcz wzorcowa odmiana kiszonkowa. W Polsce użytkujemy tą odmianę dwukierunkowo, ziarno kiszonka. W tym gospodarstwie akurat 100% kukurydzy jest wykorzystywane w produkcji na ziarno mokre. Nic więcej, nic dodać, nic ująć, polecać tylko tą odmianę. W tym gospodarstwie wcześniej na tym stanowisku rok do roku był stosowany, uprawiany morok, również z naszej oferty, również z tego samego względu. Wysoka roślina, bardzo duży udział ziarna w kolbie, bardzo duże kolby i na tym samym stanowisku nigdy nie dał plamy. Dlaczego w związku z tym decyzja padła w tym sezonie na Welasa? Z prostej przyczyny. Słuchajcie, to co jest dla rolnika bardzo istotne, zwróćcie uwagę, jak ta kolba się łatwo wymłaca. plon uzyskujemy już tutaj na polu, które jest w takiej kulturze, uzyskujemy bardzo zadowalający, a jednocześnie nie mamy problemu z tym, że mamy straty powstające w trakcie omotu, że się ciężko będzie nam osadka domacała. Tutaj ta osadka domaca się bardzo dobrze. Zwróćcie uwagę, bardzo wyraźnie widać czarną plamkę. Tutaj wyłuskując nasionka z koby widzimy, ta czarna plamka jest bardzo, bardzo widoczna. Tutaj na tej plantacji 10-14 dni będzie koszona, czyli za około 2 tygodnie ta plantacja będzie zdjęta na ziarno. Także polecam naprawdę do uprawy tą odmianę.